Nie jem w ogóle żadnego nabiału, nie jem jajek, za którymi tęsknię od kilku lat i to jest największy ból tak naprawdę, bo cała ta reszta to jeszcze jakoś tak, powiem ci, jest znośne już teraz, ale jak się dowiedziałam o tym, że mam takie właśnie ograniczenia, to pierwsze 2 tygodnie to w ogóle byłam załamana, zdruzgotana i płakałam, bo mi się wydawało, że nie mam co jeść. I zjadłaś jajecznicę z 70 jajek? Nie. Ja, wiesz co, byłam bardzo karna, bo to jest tak, wiesz co, to jest trochę tak jak z problemem zajścia w ciążę, co nomen omen też mnie gdzieś tam dotyczyło. Że jak bardzo chcesz, to zrobisz wszystko. Więc ja wiedziałam, że jak mam nie jeść tych jajek i będę się lepiej czuła, będę lepiej wyglądała, to do końca życia nie będę tych jajek jadła. I rzeczywiście teraz po kilku latach, kiedy już mówią wszyscy, słuchaj, już możesz, to już się tam unormowało. Mówię, nie, żadnych jajek. Bo nie daj Boże, poczuję znowu ten smak i mi się wystarczy, że jak tam mężowi smażę jajecznicę i to jest takie ćwiczenie silnej, słabej woli, nie? Że te jajka... Ale no to jest wszystko tu i to jest wszystko kwestia wyboru. Więc ta zmiana przede wszystkim musi zajść tu.